Tak, tak. Dwa, ja wezmę dwa i Elo. Dobra, mniej więcej tam kojarzę. A chłopaki nie biegają z termometrami. Bo mi ten pokazywał. Mist, powiedz coś w ogóle. Mówię, halo. Dobra, bo właśnie coś mi, miałem wrażenie, że tak słabo cię słyszę, Algit. Kluczyka nie wzięli. O nie, to trzeba kluczykiem to otworzyć. Dobra, już. Uff, udało się. Dobra, Famina. Ja pójdę na prawo. To ja pójdę na lewo. Znaczy, Famina, mi się wydaje, że tak mniej więcej wiem, gdzie to się rozkłada, ale... Najwyżej po prawej. Tak mi się wydaje, że mniej więcej wiem. Tak na czuję, tak mi się wydaje, że wiem. Ale nie mam takiej stuprocentowej pewności. Wydaje mi się, że wiem. No, najwyżej się pośmiejemy, jak ci nie wyjdzie. Dobra, wchodzimy. To jest najtrudniejsza mapa. To jest na razie największa. Idziemy sobie przez opuszczony psychiatryk i strach tu zrobić cokolwiek jest. Chyba pierwszy szedł tutaj, z tego co pamiętam. Chyba tak był. A drugi był dużo dalej. Tak, z tego co pamiętam. No, tutaj to jest, tutaj powiem wam, że to jest takie trochę... O, przesrańsko. Chyba nie tu, w jakiejś tu sali się chyba to robiło. Chyba na kiblach się robiło, tak, chyba kibelki były. Chyba tu był kibelek, tak, pamiętam, że tutaj Junior kazał mu wejść do kibelka i tu rozłożyć. Myk, rozłożonko, chyba tak. Tak, tutaj? Nie jestem pewien. Jak Famina, jak to witam rozłożonko, dobrze rozłożyłem? A, to zaraz wracam do samochodu, to ci patrzę. Chyba git rozłożyłem, tak mi się wydaje. Źle rozłożyłem byczki. Jeden w kiblu, ten drugi się w kiblu rozkładało, czy na ścianie? W kiblu raczej. Ja mam trochę inną szkołę niż Junior, ale zobaczę na mapę i cię najwyżej pokieruję. Zobaczę, gdzie jesteś, gdzie będzie. Może źle jeden. Dobra, trudno. Ja postarałem się. Pozostań tam chwilkę, ja już wracam do samochodu, najwyżej poprawisz, jeśli jest. Dobra, to i... Oj, tam nie będziemy przejść tutaj sami, se chodzić bez sensu. Boję się tak zostać sam. Idę z sensu. Nie, no jest idealnie, dobrze. No i widzisz, ja to profesjonalistą jestem chyba, co nie? No kurde, nawet ładniej niż ja, u ciebie tak równiutko. No bo ja mam taką zasadę, że musi być równiutko. No ja to tam co do centymetra, linijkę jak ze sobą wziąłem, żeby to przypadkiem krzywo nie było. No. Nie, no tak naprawdę... Nie, wait, to ty przecież równo dałaś, ja dałem krzywo. A nie! Ojejku, no chwam cię, chciałem cię pochwalić. Ale dobrze, dobra. Teraz... No dobrze, sięga wszędzie. Trzeba poczekać teraz na dźwięki. Chłopaki, mówcie tam cały czas, give me a sign, czy coś. Podobno uspokaja, jak się imię i nazwisko wypowiada tego ducha, więc może też spróbować. A to jest nadal, to jest brat tych, co zabiliśmy, bo to jest James Martin, to nadal ta sama rodzina generalnie, więc... No, powiem ci, że na razie bez szału ten duch, jakiś taki niechałaśliwy. Może być na środku, w sumie. No, może być na nie środku. Nie wiem, która toaleta jest która. Nie, no to... Aha, faktycznie. Kurwa, ja też nie wiem. Toilet 6, toilet 7. O kurde, ale gruba sprawa, nie wiadomo. Myślę, że szóstka, no bo takie numery blisko siebie. No. Ty może, nie wiem, kto pierwszy postawił, to jest pytanie. Kurde, ciężka sprawa, powiem ci, wiesz? Ajajaj, nigdy się nie dowiem. No bo right corridor to na pewno ty stawiałeś. Tak, ja w kuchni stawiałam. No, to wiadomo. A te ostatnie dwie no to jak ja, to no to jak ja pierwszy postawiłem, to toilet 6 prawdopodobnie jest moje, bo ja pierwszy postawiłem right corridor. Pewnie tak. Czyli ja pierwszy dobiegłem do miejsca kibelkowego, kibelka. Czyli możliwe, że to jest moje. Nie zbłądziłeś po drodze, bo ja szłam, wiesz, prosto bez zbłądzenia, nie? Nie, ja też bezpośrednio szłam. Od razu do toalety i od razu no to pewnie ten, tak będzie. Możliwe, że ja szybciej to zrobiłem. Pewnie tak. Natomiast ten duch jest, nie jest w ogóle hałaśliwy, tak jak patrzę, ma wyrąbany totalnie na hałas. Możliwe, że jest na środku, wiesz? Jest duża szansa, że on gdzieś... Może być. A jakie zadania mamy? EMF reader, brudna woda w zlewie, czujnik ruchu.
No dobra, to chodź przejdziemy się, dobra, ty masz termometr, to ja wezmę czujnik. Tak, i chodź przejdziemy się tutaj po ten... Możliwe, że... Wiesz, to ja pójdę na dół, na środek. Bo one... Często duchy mają to, że one lubią być blisko wyjścia tak naprawdę. To jest, nie wiem dlaczego, jakieś takie... No parę razy były. No, one lubią tak blisko być czasami. Że w sumie nie lubią za bardzo się zagłębiać w ten w głąb, tylko wolę tak tu bliziutko. No. Give me a sign. Ghost, give me a sign. Zostawiacie pootwierane drzwi, czy jak? Give me a sign. Tak, ja zostałem pootwierane, to źle, czy dobrze? Znaczy tak średnio, bo później łatwo znaleźć ducha. Jeśli zamykamy ze sobą wszystkie drzwi, to jak widzimy jakieś otwarte, znaczy, że to jest duch tam. Staraj się zamykać, aczkolwiek wiem, że jak się gubi na mapę, to musi być łatwiej zamykać. No właśnie, bo nie wiem gdzie. Duchki były cały czas 13, ale tak... Nie, to musi spać tak poniżej, tak 11 byłoby też ten... Wiem, spoko. Give me a sight, ghost. Give me a sight. Patrzyliście już w piwnicę? No ja byłem i nie widziałem żadnych tam i krzyczałem do niego i nic się nie działo. Give me a sight. Give me a sight. Sprawdzam te środkowe, w miarę środkowe tereny. A jak Faminka, środkowe tereny w piwnicy? Coś się ten? No nic nie widzę, ale ja mam tylko sensor, nie mam temperatury. Kołam. Give me a sign. Powiem ci, że środek temperaturowo na razie też krucho trochę. Give me a sight. Kurczę, nie wiadomo gdzie jest. Nadal strasznie gorąco jest nawet. Strasznie gorąco, co nie? Sprawdzimy tu jeszcze ten tereny, ale na razie temperatura jest cały czas ten. Give me sign, nie, to nie, signy, napisz mi fonetycznie w takim razie, jak mówię źle. Give me a sign. Okej, okay. give me a sign, okej, no i teraz mi idzie i od razu lepiej, co nie? O, to będzie ciężkie, jak gościa nie znaleźliśmy. Dobra, idę jeszcze raz zobaczyć na te, na czujniki dźwięku, może coś się rozruszyło. Dobra. Chcesz termometr? Mogę ci podrzucić jak coś. Zostaw gdzieś przy schodach, jak jesteś na górze schodu, teraz ja podejdę. No nie, jestem już przy wyjściu, to zostawiam ci przy wejściu do vana, jak coś masz termometr. Dobra, to sobie. Dobra, ja popatrzę jeszcze na ten. Dobra, mamy, toilet 7, chyba że ktoś tam jest. Jakiś mocny dźwięk przy toilet 7 jest. Był. Ktoś jest przy... Gdzie kto jest? No mnie nie ma przy żadnym... Ja nie wiem gdzie jestem, bo nie wiem gdzie jestem. Był. Był, bo to też te czujniki chyba łapią jak ludzie się wydzierają, co nie? No tak. Więc nie wiadomo, może akurat ktoś się wydzierał. To co, tam nie ma już, nie? Czekaj, siódemka to jak mówisz, z której strony było? Siódemka to chyba jest twoje, znowu ktoś się wydarł strasznie, siódemka. Duża to jest ta twoja strona, czyli po prawej stronie. Dobra, to po prawej stronie dalej. Czekajcie, ja zaraz powiem tutaj na tym, więc zobaczycie, czy wykryję. A teraz gadałem tam i co? Nie było nic. A na toilet 7 było duża aktywność. To jest chyba, jak się wchodzi do placówki, to jest po prawej stronie, prawie na samym końcu, te tereny. I to duża... Z tej strony co ty jesteś? No, z tej strony co chyba jesteście zresztą nawet. Możesz teraz na mapie zobaczyć? Można właśnie. Tak, widzę na mapie. Widzę ktoś... Niech teraz stoi, zatrzymajcie się. Dobra, widzę cię. Drugą stronę, co musisz zawrócić. Łosiu, bo to jest właśnie łatwiej, tak? Poczekaj, spotkaj, kto się spotkał? O, może tak, ktoś się... ja się ruszam lewo, mnie... A, to mnie, nikt nie spotkał teraz. A, dobra, to w drugą stronę musisz iść, Łosiu. Drugą stronę. Do końca drugą stronę. Teraz się wszyscy w trójkę spotkaliście. Dobra, idźcie na sam koniec, nie tutaj. Toilet,
Bo ten toilet to jest raczej tam na samym końcu. Na razie nie ma żadnych Roger. Sygnałów, oczywiście. Kurczę, powiem wam, że ciężka sprawa, bo strasznie jakiś taki nieaktywny ten duch. Cały czas się zastanawiam, czy go gdzieś na środku, kurczę, nie ma. Albo na samym końcu. Niech ktoś sprawdzi jeszcze samą końcówkę, czy tam niczego nie ma. Ktoś sprawdzał? Dobra, przeczyszczamy tutaj tę całą strefę. Teraz jesteście tam i znowu jest hałas. Nie wiem, czy to przez was, czy faktycznie on tam jest. No nic nie słychać było, żadnego telefonu, ani nic, więc to raczej my gadamy. Czyli ciężko drzwiami powiedzieć. Krzywka. Ciężko powiedzieć właśnie, czy ten hałas to ten. Kurczę, boję się, że on nadal może być w środkowej strefie. Ile mamy sanity? No już pomału wam spada, powiem wam. Mist ma na przykład 37, Tyfa minął nas 50, a Łosiu ma też 36, więc jeszcze chwilę i będzie was zaczął atakować prawdopodobnie. Kurde, musi gdzieś, nie ma, w ogóle totalnie żadnych hałasów nie ma. Czy ogólnie chłopaki byli z tej strony, co ty dźwięki słyszałeś, więc może no, to no, może po prostu ten, no to może, kurde, w takim razie, no prawdopodobnie jest gdzieś na środku, no, tak mi się wydaje, wychodzi na to. Dobra, idę sprawdzić piwnicę na środku jeszcze. Albo ta piwnica właśnie, no. No, idę sprawdzić piwnicę na środku. Aktywność to sobie może być zawsze, wiecie, byczki, bo on się zaczyna denerwować pomału, bo kurde, długo się nic nie dzieje i w sensie w ten sanitam spada nieźle, to on zaczyna się wkurzać. O, właśnie. A propos. Ojej, już będzie ciężko. Nie, nie solo, w teamie, tylko że już się zaczyna wkurzać i już będzie ciężko, byczki. Będzie już ciężko. Już będzie ciężko. No ale to może równie dobrze być po prostu handel. Wydaje mi się, że były pod koniec tego, gdzieś tutaj, po tej stronie korytarza, skąd żeśmy przyszli, ale... Ale co, jakieś kroki słyszeliście? Wydaje mi się, że słyszałem, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc poszukam po prostu termometrem. No, Głosiu nie da sobie ręki uciąć, gdzieś na prawym skrzydle, bliżej środka, ale... Dobra, termometrem szukajcie. Nie widzę schodzić do piwnicy. Ja pierdzielę, ale jestem zesrany. Zaraz się coś złego wydarzy. Nienawidzę takich miejsc. Zaraz będzie atak, a jestem kurde w rąbanej piwnicy. Znaleźliście go? No nie. Nie, nie znaleźliśmy właśnie. A najgorzej jest to, że jest jakiś taki niehałaśliwy. No ani nie dzwoni, ani nic. No jest strasznie niehałaśliwy. No obstawiam, że on jest gdzieś w tych środkowych. Ja obstawiam, że on gdzieś w tych środkowych jest segmentach, bo... No bo nie hałasuje na czujnikach, więc nie wiem, może być w środkowych segmentach, wiecie? Nie, to na pewno nie jest złośliwy. No na pewno nie jest to złośliwy i hałaśliwy duch, bo hałaśliwy to on nie jest. Dobra, jeszcze sprawdzę raz środek dół. Give me a sign. Give me a sign.
Tak, wszyscy żyją. Ja żyję. Przy drugim ataku byłam teraz z piwnicy, środek też nie słyszałam kroków. Przy ja, wiesz co, ja słyszałem takie też... dwa kroczki, jakby gdzieś... Ja słyszałem dwa kroczki. A gdzie byłeś dokładnie? Właśnie w piwnicy, dokładnie na środku, tam jak jest ta jadalnia. To słyszałem dwa kroczki, wiesz? Aha, no ja też byłam, mi się wydawało, że coś minimalnie słyszałam, ale jakby bardziej z prawego? No wydaje mi się, że gdzieś tu może być, kurde. Tylko kurczę, jesteśmy już... Najgorzej za Nidem już strasznie spadł, on teraz będzie nas hantował co chwilę. No to chociaż go po krokach znajdzie. Tak, i na razie może nie bierzmy za dużo pilsów, skoro damy radę. Dobra, byłam teraz w jadalni, na środku nic nie słyszałam. Wiesz co, ja byłem jeszcze dalej tam, po tej jakby tej prawej stronie, czyli dalej te drugie schody i było słychać kroki, jest gdzieś tutaj. To gdzieś prawe skrzydło no. Będzie. Ja też właśnie mi się wydawało, że prawe czy lewe? Kroki. Jakby zależy, jak patrzysz na mapę, to po prawej, jak wychodzisz z wana, to po lewej. Aha, to po lewej, dobra. No więc... kroki się niosą przez sufit. Ej, mam, znalazłem! Minusowa temperatura, mam! Wejście schody. Mam go. Chodźcie wszyscy przegrupować siły do... Żeby pilsy uzupełnić, bo będzie nas teraz cały czas atakować. Chodźcie do wana wszyscy, mam go. Minusowa temperatura była, wejście na schody. Prawe schody. W sensie lewe, jak się wychodzi z wana. Dobra. Dobra, chodźcie do wana szybciutko, bo musimy uzupełnić pilsy. Wiem, gdzie on jest, więc po prostu rozłożymy się sprzętem. Teraz nie ma sensu na takim sanity się rozkładać, bo nas będzie cały czas atakować. Bo wszyscy mamy już po zero tej... Tak, dlatego chodźcie wszyscy do wana, przygrupujemy te siły. Każdy... Dobra, bierzcie się po pilsach. Tak, każdy niech weźmie po paczce. Czy każdy weźmie, a może dwie osoby wezmą, albo przynajmniej ja na przykład nie wezmę, będę siedział w wannie. A, że będziesz siedzieć w domu. No dobra, to tak, możemy tak zrobić. Znaczy, no bo dobra, to ja będę siedział w wanie, będę obserwował, co się dzieje. Dobra, to tak. Jeszcze dla sprostowania, on jest tutaj. Jak tutaj są te schody, po prawej stronie, jak patrzysz na mapę, to jak wchodzisz na górę schodów, to on tam jest. Czyli nie jest w piwnicy, jest na piętrze. Dobra. No i tam jest minusowa na temperatura. Piętrze, dobra. Tak, na piętrze jest minusowa temperatura. Dobra, zresztą pójdę raczej z wami. To tak, na pewno takie rzeczy, na pewno będzie trzeba książkę wziąć. Niech ktoś weźmie książkę. Ja gadałko wezmę. Ja wezmę też kamerę. Nie wiem, czy krucyfiks ani może krucyfiks jeden, niech to jedna osoba weźmie. To zawsze jakiś ten. Dobra, biorę krucyfiks. Mamy MF-a? Masz, dobra, to ja wezmę jedną kamerę. Dobra. A może być do gadania. Może do gadania lepiej, co? Ja wziąłem do gadania. Tak, do gadania. To lecimy. Chodźcie. Tak jeszcze trzeba się wrócić po ufałkę.
No, tak czy siak jest już, jak coś możecie sobie zaznaczyć już mroźne temperatury, bo było minus, poniżej minusa było. Było minus 2. MFA ktoś wziął? Ja mam. Dobra, okej. Tutaj jest jakby termometr, bo go wyrzuciłem. O kurde. Halo. Kurde, mało ja czasu. Ale tupnął tutaj koło nas, nie? No on tu jest niedaleko, bo to jest tu za rogiem. Kamerę trzeba włączyć i wyłączyć, bo są jakieś takie krzaki dziwne na niej, o. Dobra, i to będzie tutaj. Dobra, zaraz na lewo, ja tutaj rozstawię. Dobra, ja wchodzę do środku. I tu jest to jak... To ten pokoik nie, tutaj? Nie, to nie jest pokoik, to jest dokładnie korytarz. Tutaj, gdzie stoisz teraz. Tu na schody dobra, zrób. Tylko, ustaw, albo ustaw w rogu, o tak właśnie. To jest te miejsce. MFM coś wykrywasz? Jedynka cały czas. Hello! Are you here? Where are you? Macie freezing temperature. Tak, no macie parę i słychać, widać tutaj jednak parę. Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Are you here? There's something. Okej, spadamy stąd. Minęło już. Na kamerach coś było? Nie widziałem. How old are you? What's your name? Are you friendly? Nie wiem, nie odpowiada w ogóle na ten. Książkę też... Nie. Mister 18%, Famina 20%, Blady 34%. Kurde, wejdź z tym MFM na schody. Zejdź na schody. Zobaczę jeszcze w pokojach, czy nie ma temperatury, ale no ale tu jest para, tu jest typowo para, wiesz? No... No, będzie tutaj gdzieś... No, tutaj jak na schody zejdź, zobacz. Na długości, całej długości korytarza, prawda? Na schodach nic nie ma, wiesz? Na schodach? Na całej długości? No może w jakimś pokoju tu w sumie jest. No tutaj, właśnie sprawdzam na wszelki wypadek. I co, jest zimniej? W pokojach jest spoko, a na korytarzu... There's something! Are you friendly? How old are you? Nie odpowiada cały czas, nie odpowiada, totalnie wyrąbane. Jest i nadal jest zimność tak daleko? Tak, tutaj też. Kurde, no to będzie może być na całej długości korytarza, jest, ja pierniczę. Czyli ten, może trzeba rozłożyć. Ajajaj. MF coś. Ale po drugiej stronie korytarza też. MF nic nie mówi. Przejdźcie. Nie do końca korytarza, zobacz. Ale ile jest? Wszędzie jest minusowa temperatura? Minus 10, tutaj jestem po drugiej stronie korytarza, cześć.
No to może tam jest zimniej w sumie. Tam jest zimniej może. Słuchajcie, motion sensor, jeszcze mamy zadanie na motion sensors generalnie. I już hazmat ma 9%, Famina 12, Blady 25%. Mam pokój tutaj z minusem. Tak? Jest pokój? Mam pokój z minusem. Ile jest minusów? Minus 10, ale jest w pokoju, nie? I ruszył drzwiami. Dobra, to o kurde, chowaj się. Dobra. Czyli jest w pokoju. Dobra, mamy pokój. Żyję. Dobra, bierzcie sprzęt w takim razie, przenosimy wszystko do tego pokoju. Weźcie kamerę, ja wezmę te radyjko i książkę ktoś musi wziąć. Pamiętajcie, że jakbyście byli w wanie, to jednak warto brać tego uprosy, nie? A, no faktycznie, zapomniałem, totalnie o tym zapomniałem. Spokojnie, kamerę musisz przystawić. No, ja właśnie idę też ze swoją kamerą. Który to jest pokój, Famina, dokładnie? Ostatni po prawej. Nie wierzę, nie wyjdziemy żywi. No zajebie nas. Spaceruję po korytarzu. Strasznie agresywny jest. Dobra, który... No, ale mamy 0. Famina i Mist mają 0, Blady ma 12. Ile, gdzie pokój to jest? Tutaj? Tu, ten pokój? Ostatni po prawej, z pojedynczymi drzwiami. Który? Ten? Po prawej. A ten? Ostatni, ten otwarty? Tak, ja tam zostawiłam termometr. Idę zanieść drugą kamerę jeszcze. No, musimy jakoś grać z tym Sanit, nie ma opcji. Hello? Are you here? Say something. How? Hola. Dobra, odezwał się. Jak coś, to odpowiedział mi. Duchbox jest, jak coś. Przez drzwi wbił w ogóle. Ja zamknąłem drzwi, on przez drzwi sobie wszedł i mnie zabił. No. Obstawiam, że może być to demon, ponieważ jest strasznie agresywny.
Jak mnie załatwił. Umieram, papa, umieram, umieram, pa. Zabił drugiego. Łosiu, palimy wroty. Czy robimy to? Nie słyszycie? Czekaj, nie słyszycie. Wiesz co, dobra, to wróć do domu, wróć. Mamy przecież jedne Sainty Pilsy jeszcze. Dobra, czekaj, już stawię tylko jedną. A już mamy dwie wskazówki. Dobra, masz kamerę w pokoju. Co to może być? A kurwa, to nie ten pokój. A orbsów nie było? Nie ma kamery w pokoju jeszcze. Jak to nie ma? Jest. Czekaj, już nie. Nie ma. Przecież ci mówię, że nie ma, to nie ma. Dziwne, ja zaniosłem do pokoju kamerę. Może nie włączyłeś. Jest włączona. Jest włączona, zobacz to. Widzę. Ustawiałam ci jeszcze drugą. Cofasz. Słuchaj mnie na Discordzie, czy nie? Na Discordzie tak, a w grze? Czemu? Okej, okay, dobra, to... Nie, bo pomyliłem guziki. Nie widać orbów na razie. Dobra, to... Widać. Jedną masz też przed pokoju. Daliście książkę do tego pokoju właściwie? Nie, kurde, tym ciężko nawet dojść. Ja przecież kamerę na 3 raty niosłam, bo ciągle atakował. Bo jak to będzie... No to słuchaj, wracaj familia. Bo jak to jest demon, to książkę zapisać musi. Dobra, spróbuję wziąć dropsik. I... Emotion... Emotion sensor jeszcze musisz wziąć, bo jest zadanko i pomoże coś. No chyba, że chcesz, żebym ja szedł, bo chyba... Co tam może być? Chyba wiem, bo przecież muszę ściany. Orby po prawej? Moment. Klacz? W sensie co, widmo? Klacz, nie wiem co to jest, nie pamiętam już co to był klacz. Nie wiem, czy ty się nie pogubisz, nie? Pewnie się pogubię. Ciężko powiedzieć. Myślicie, że demon? Też mi się wydaje, że demon. A, Mara to była klacz, pamiętam. Teraz mnie długo nie atakował, on na was miał target. Dobra, biorę te sanity. Patrzcie, czy są orbsy, bo to jedna z rzeczy, które wyklucza automatycznie. No. Okej. Okay. A chyba lepiej patrzeć na pomieszczenie, no właśnie. Tak średnio z tymi orbsami. No, jest wypięta dupa. Kto wypina, tego wina. Jeśli to nie będą orbsy, no to są dwie możliwości wtedy tylko, że to jest albo demon i zapisze książkę, albo... kto tam wtedy jeszcze? Albo ten, Mara. Z czego wydaje mi się, że jest agresywny ogólnie. Bierz bukwę i motion sensor, bo za motion sensora też jest zadanko. Dobra, to biorę te dwie rzeczy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie lepiej wziąć aparat, żeby zdjęcia zrobić ciałom, bo będzie więcej hajsu za to. Ty, może dobrze. Zamiast książki możesz i tak przecież na 2 razy pójść z tymi pilsami. Tylko rajdzik. Są orby chyba. Tylko nie wiem, gdzie umarł ten. Hazmat. Ja umarłem w pokoju obok, a on umarł w tym pokoju, gdzie jest demon. Tam na końcu, na kamerze jak widać. Wiesz co, mi się wydaje, że były orby, ale takie bardzo... i na klipie u mnie na streamie widać podobno. Jeśli były orbsy, to możliwe, bo jeśli to jest widmo, to przeszedł przez ściany i nas zabił po prostu. Mara to Mara. A nie, tak, orbsy to nie jest przypadkiem ten, widmo? No nie, właśnie ustawiłem i wychodzi, że to jest Mara. A, faktycznie, to jest Mara. Wtedy. Pytanie tylko, czy to są orbsy. Dobra, idę z czujnikiem i z aparatem, żeby foty cyknąć w truposza. Kurde, muszę iść do Huntroomu robić fotę. Ja ale drugi raz umarłem, co nie? To jest klacz, tak.
Wiecie, jak mara jest przetłumaczona na polski? No tak. Klacz. Klacz? Tak. O nie! Kurwa! Lumix, o Metoblu, dziękuję za informację. Już przestawiam. Klacz or kick. Klacz or kick. Dobra, podchodzę do pokoju, idę robić fotę martwemu. Modlcie się za... Ale powiem wam, że ze sranku było. Ze sranku. I jakbyś mogła tą kamerę w rogu skręcić troszeczkę w prawą stronę. A, nie słychać radia, bo ona po... Ta, atakuje. Jeśli przechodzi przez ściany, to wtedy jest widmo w sumie. Te orby są niepewne takie strasznie. Czyli widmo potrafi przechodzić przez ściany. Ale teraz z drugiej strony jest agresywny, co nie? Więc to też może być demon. Ajajaj, ciężkie pytanie, trudne odpowiedzi wam powiem. Wiecie? Dałem widok na korytarz, ale o. Kamery przestawiać, jak mnie tu duch atakuje co 5 sekund. Ja się w ogóle w handroomie schowałam, czaisz? Wydaje się, że orby są w... Tak, są orby właśnie w tym rogu po prawej stronie, gdzie jest kamera, tam, że są orby. Przestawiłam ci trochę kamerę, ale niezbyt mocno. Muszę znaleźć drugie ciało. Dobra, mam dwie foty. Stawiam zabawki, wracam. No, książka chyba nie została postawiona, wiecie? Nie zabrała chyba książki. Tu gdzieś powinny być orby albo coś. Ta, na pewno są orby. Są orby na pewno. To możemy w sumie strzelać już. Dałam motion sensor, to może zaliczy zaraz. Znaczy ten, jeśli chodzi o orby, no to jest już wiadomo kto. Mamy wszystkie dowody wtedy. No tak, dokładnie. To jest Mara. Czyli klacz. Mara jest brzydka i stara, tak jest. Klacz or kick, motion, o, znowu atak. Dobra, czyli pomimo tego, że zginęliśmy, to jednak jest Mara, co nie? Ale kurde, jak ona przeszła przez te drzwi rąbane? Zamknąłem się tam, chyba że ona się tam respi, nie wiem. Ale nie, no przeszła przez drzwi, ona nie była przecież, chyba byłem na środku. No to przez drzwi się normalnie przebiła. Wywaliła drzwi i mnie załatwiała. No. I mnie po prostu świecie zabiła. Skąd wiadomo, że atakuje? Bo masz, po pierwsze, tu widzisz activity level na 10, a po drugie zaczynają mrugać ci tak światła. No i mokra pilucha jest też. Pamiętam, już 17%, Mara się bardzo mocno musiała zdenerwować na to całe towarzystwo. Proszę je wracać. Daj krótkofalówki, nie ma łączności radiowej. No motion sensora nie ma, ale orby są, więc chodź, wracaj, kurde, oszczędzimy chociaż twój sprzęcik. No. Nie odpalałem mikrofalówki, wiecie? Nie wiem, co to były takie dziwne. Tak, orby do to latające kuleczki. Ja tego nie odpalałem, tej mikrofalówki. Ciekawe, czy zdąży dobiec przed atakiem kolejnym. O, zdążę. No tak średnio mi zleca, może jeszcze... Freezing temperature, spirit orb i... Box. No, może możemy spróbować, ale... Nie wiem, czy $10 jest warto tego, żebyśmy zginęli na przykład. Chyba, że on teraz chodzi. Dobra, nie, to już jestem w grze. To nie wiem, czy... Może złapie się na kulnik, jeśli, bo on jest troszkę... O, zobacz, jest jeszcze. No, dobra, możemy wystawić. Będę wam ustawiła, dobra. Dobra, chłopaki, ustawcie sobie Marę i... Mara, brzydka jest na... Nie
wygranko, mimo że zginęliśmy. Ale to była ciężka runda, powiem wam. Ciężka sprawa. Ale nieźle się bloody wydałeś, serio. No, bo kurde, przeszła mi przez drzwi, wiesz, no musiałem się wydrzeć. I zaatakowała mnie. No, a kurde, nie wiem, zamknąłem się normalnie w drzwiach, a przebiła się przez te drzwi, totalnie zignorowała. Masakra. A ty hazmat streamujesz? Tak, tak. Słuchajcie, mam dwa farmhouse'y, Blessed Daily Grafton na Professionalu. No to go.